Były prezes PKO BP z zarzutami. To przyjaciel Morawieckiego. Szukali na mnie haka. Zbigniew Jagiełło, o którym Rzeczpospolita napisała, że jest przyjacielem Mateusza Morawieckiego, znalazł się w poważnych tarapatach. Były i wieloletni prezes banku PKO BP usłyszał prokuratorskie zarzuty. Jest mowa o ogromnych pieniądzach. Sam zainteresowany, choć nie chciał składać wyjaśnień, zabrał głos w prasie. Jagiełło kierował bankiem PKO BP przez 12 lat. Tę funkcję objął w 2009 roku, kiedy to jeszcze rządziła koalicja PO-PSL. Jako jedyny szef spółki Skarbu Państwa nie stracił stanowiska po zmianie władzy. Skończył rządzić bankiem w 2021 roku. Były prezes PKO BP i przyjaciel Morawieckiego z zarzutami o grube pieniądze. Jagiełło usłyszał aż 8 zarzutów. Jak podała Rzeczpospolita w czwartek, prokuratura oskarżyła przyjaciela Morawieckiego o to, że źle rozdysponował, bez ekonomicznego i prawnego uzasadnienia, 5 milionów złotych dla kadry kierowniczej. Są to pieniądze, które zostały przeznaczone na odprawy i wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Sam dostał pieniądze za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wysokości 757 tysięcy złotych. Rzeczpospolita wyjaśnia, że te 5 milionów złotych to wypłaty związane ze zmianami w ustawie kominowej przez PiS. Dziennikarze tłumaczą, że w efekcie kadrze kierowniczej, w tym prezesowi Jagiełle, umowy o pracę zmieniono na kontrakty menedżerskie, choć formalnie nie odeszli z pracy. Na tej podstawie wypłacono im ekwiwalent za urlop i odprawy. Na przykład jedna z osób za 6 dni otrzymała 36 tysięcy złotych, ustaliła prokuratura. Beata Syk-Jankowska, nowa rzeczniczka lubelskiej prokuratury, przekazała, że Jagiełło nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 500 tysięcy złotych oraz zabezpieczenie majątkowe na poczet obowiązku naprawienia szkody w kwocie 4 921 144 zł oraz grożącej mu grzywny poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na 3 jego nieruchomościach. Przyjaciel Morawieckiego wysłał Rzeczpospolitej oświadczenie. Z dokumentu przesłanego tej redakcji wynika, że Jagiełło nie jest zaskoczony działaniem prokuratury regionalnej w Lublinie. Od kilku lat różne służby PiS szukały na mnie haków zgodnie ze stalinowską zasadą „dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”, podkreślił. Zarzuty nazwał kuriozalnymi. Zaznaczył, że zamierza bronić swojego dobrego imienia oraz reputacji PKO Banku Polskiego.